Salam alejkum, ziomeczki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na odkrycie Road to 56. Jako państwo Neidu i Hedżazu. W ostatnim odcinku zaatakowaliśmy Iran i jest taki problem, że z jednej strony pokazuje, że okej, że Iran tak mocny nie jest, z drugiej strony wiemy, że to może być kłamstwo. Wielutne kłamstwo. Powtarzane przez irańską propagandę. Ale zobaczymy, jak to będzie. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy się przebili przez wszystkie rzeki tutaj i mogli sobie trochę podatakować z różnych stron. Okej. Jeszcze jedna dywizja. Dobra. Więc na razie to będzie po prostu mikro w wydaniu maksymalnym. Zrozumieliście żarcik? Nie, ja też nie zrozumiałem własnego żartu. Więc tak, podzieliliśmy tutaj front. Więc może się będą ruszali? Nie. Okej, więc tak, mamy pustynię, mamy dywizje pustynne, które powinny być jakimiś specjalnymi dywizjami. Więc wydamy pod tego generała, a reszta niech pójdzie pod innego, bo ty masz tego. Dobra, i będzie polegał na tym, żeby te dywizje, żeby wszystkie poszły tutaj. A w międzyczasie będziemy szukać miejsc, gdzie będziemy mogli zaatakować. Więc naszą taktyką na chwilę obecną będzie po prostu robienie ciągle jakiegoś mikro i czegoś takiego, krążenie dywizji, dlatego że nie ma sensu, żebyśmy próbowali cokolwiek innego robić. To w ogóle się nam nie opłaci. Okej, w takim razie niech tutaj przyjdą na dywizję. Okej, zaatakowali nas. Tutaj atakują, więc zaatakujmy ich od tyłu. Jak to by każdy zrobił. Nie wygląda na to, że się nie uda, ale okej. Możemy przestawić tego co tutaj. Okej. Więc spróbujmy zaatakować te dywizje. Okej, wygląda na to, że dywizje pustynne wydają być się najlepszym rozwiązaniem do walk pustynnych. Co oznacza, że teraz. Okej, teraz mamy tutaj. Czekajmy, jak ta dywizja wyjdzie i niech tutaj przejmą, to punkt zwycięstwa jest. No właśnie, po prostu nikogo nie ma. Ile macie dywizji? Macie 12 dywizji na tym froncie. Na tym froncie jest za dużo ich. No właśnie, włączyłem. Zajmijcie się tym. Wy zajmijcie się tym. A wy tutaj macie w ogóle kolejne dywizje, które możecie mi oddać. Więc oddawajcie już swoje dywizje. I idźcie na ten front. A nie, weszli tutaj. Możemy coś wysłać. Chcę przejąć tą prowincję, dlatego że ona ma punkt zwycięstwa. Szybko, szybko. Dobra. Ej, nie! Nie usuwajcie tutaj rozkazu! Wy na ten rozkaz. Wy nie idziecie. Wy też na ten rozkaz. Potrzebujemy ten punkt zapatrzenia. Okej, w takim razie niech się tutaj wybuduje kolej. A wy. A wy tutaj zostajemy.
przyjęli nam tutaj prowincję. Jaka to jest prowincja górska? Przydałoby się wyprodukować trochę górali, szczerze powiem, ale nie mamy ich wybadanych. Dobra. W takim razie czas zaatakować ten port, bo ten port chyba to jest pustynia. Tak. I jak to wygląda? Nasze dywizje. No, do terenu to mają trochę bonusu. Okej. Jest taki problem, że tych dywizji trochę jest sporo, ale... Okej, udało nam się. Dobra, zajmijcie się tym. Musimy ich na razie przetrzymać. Dywizje pustynne zaatakujcie tu. A wy idźcie tutaj. Na razie wyłączmy im rozkaz. Okej, wygląda na to, że uda nam się ich krążyć. Tylko, że jest taki problem, że mamy tutaj pewne braki. Okej, idźcie tu, wy idźcie tu. Wy idźcie tu. I ty możesz pójść o tak. Albo nie tak. I ty tak. Okej, przyjęliśmy port. Jakby miało to znaczenie, ale okej. Nie, raczej tutaj nic nie zrobimy. No, brakuje mi dywizji górskich. I to bardzo. Potrzebujemy ich wybudować. Musimy zrobić te dywizje górskie po prostu. Okej. No teraz te dywizje, one nic nam nie dadzą, ponieważ tutaj są same góry. Więc myślę, że zrobię template'kę dywizji tych górskich. I ja po prostu zmienię te dywizje, bo one dosłownie nie... Nic nam nie dadzą. Dobra, więc teraz pytanie jest, czy to weźmiemy, czy to... To w ogóle nie ma sensu, bo tutaj mamy bonus. Mamy jeszcze bonus do tego. Więc trochę się zastanawiam, jaki jest dokładnie sens tego. Okej. Coś do artylerii, no to... O, jest. Dobra. Więc na razie tak trzymamy. Tutaj trochę nas atakują. Więc musimy się zająć. No jakby... O właśnie, jakby się coś takiego udało zrobić. Może byśmy mieli szansę uzyskać ten region. Ojej! Dziękujemy. Nie wiem skąd nam wysłali, ale okej. Okej, wy już nie atakujecie. Zaatakujmy w takim razie tak. Tutaj na razie dywizji nie ma, więc to jest idealne miejsce, żeby zaatakować. Okej. Dobra, wypnijcie wreszcie te dywizje. Aha, okej. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Kurde. Tak blisko. Dobra, tutaj już nie atakujecie, więc... A, macie los, w tym samym momencie zaatakowali. Próbuję tutaj jakoś przejąć, ale mamy zbyt dużo frontu. Bym ogarnął to wszystko tak naraz. A jak to wygląda z tymi? Mamy punkty zaopatrzenia w miarę okej. Może przydałoby się porobić lepszą kolej. I wtedy byśmy trochę polepszyli. Znaczy to możemy polepszyć.
Na górę niech to pójdzie. Okej. Okay. Teraz atakuję, ale... Próbują się przebić, a my dosłownie czekamy na zbadanie się górali. To jest prawda. Okej, okay, lepsze. Lepsze tutaj jednostki. Mamy fabrykę kolejną, więc do tego mamy. Mamy dockyard. Ale na razie nie walczą, co jest okej. Okay. Dosłownie ten front. Jest takie. O! Człowiek już widzi, jak tutaj popchnie wszystko. Tylko musimy mieć tych górali. Dobra, jak to wygląda w powietrzu? W powietrzu wygląda tak, że jedni są w dobrym miejscu, a drudzy nie są. Okej, więc może. Może podepniemy ich do naszych super jednostek. I nie będziemy już w ogóle zwracać uwagi na to. A w międzyczasie zobaczmy, co to jest. Tak, to byśmy wzięli. Bo to ewidentnie będzie komando. Dobra, teraz jest spokój na tym. Nie podoba mi się spokój. No ale wszystko to są góry. Wszystko tutaj są górami. A jak tutaj jeszcze pustynia była, no to... No to mogliśmy wykorzystać swoje dywizje, ale teraz dosłownie góry mamy. Dobra, jak to wyglądają? Dobra, Niemcy wygrywają. To warto pamiętać. Kolejna fabryka. I moglibyśmy sobie zwiększyć też import stali. Bo te karabiny akurat są ważne. I wygląda na to, że... Kolej, zanim się tutaj coś porobi, to minie, więc sobie przestawmy. Mamy tak tutaj piękne wielbłądy. Dobra, więc wyślemy je do jednostki specjalnej. Możemy jeszcze je ulepszyć. Nice. I co tutaj? Lepsza arta. No to wiadomo. O, jeszcze tutaj mamy pusty. To zróbmy to. A jeszcze kilkanaście dni i dosłownie jak to zrobimy, to będziemy w stanie cokolwiek im zagrozić. A wysyłamy was. No teraz to oni się okopują, ale jak będziemy mieć dywizje górskie, no to okopanie to mało co im pomoże. Raczej nie przyjmiemy waszej pomocy. Gdybyście mieli połączenie z nami, jak pokonacie Związek Radziecki, to wtedy możemy dołączyć. Bo dosłownie wtedy możecie zaatakować od drugiej strony wszystko. A my tutaj na razie musimy poczekać. Okay. Night Vision 2 lata, no to trochę już za dużo. Może lepsze pociągi. Właśnie, jeżeli tutaj możemy sobie porobić, to może budujmy pociągi, bo tego może być mało. Okej, okay. Czy coś tutaj ciekawego mamy? Nie, nie wygląda na to. Okej, okay, tak, tak. Mamy tutaj dywizję Special Forces. Dobra, tak, sobie doróbmy to i to oznacza, że już zrobiliśmy górskie dywizje. Ile możemy wyprodukować? Dosyć dużo, dobra. W takim razie możemy, jeżeli ich możemy dużo wyprodukować, to... Żeby też dużo ich napakować. A nie, bo to były słabe dywizje, więc dlatego. Dziwny template, nie powiem na te. Okej. Okay. A teraz ile możemy was wyprodukować? 4. Okej, okay, to jest idealnie. Tylko chciałbym jeszcze dostać trochę punkcików, żebyśmy mieli bonusy z batalionów wsparcia. Dobra, bonus do tego. Akurat to jest to. Nie wiem, czym jest Sight and Airborne Unit. Bo w głównej mierze nie wydaje mi się, żeby to dla nas było jakieś mega ważne. W ogóle co tutaj jest? Nie, to nic ciekawego. Okej. Okay. Dzięki za broń, sojuszniku.
Więc czego nam brakuje? No i mierzę broni. Dobra. Resistance to Composition. No w sumie kontrolujemy cały region. Jaki mamy dywizję? Mamy Kammer Corps. Coś co mało kosztuje. Was damy. Military Governor. Okej. Więc w głównej mierze czekamy na to, żeby zdobyć resztę bonusów do tej dywizji. W głównej mierze Arta będzie nam potrzebna. Wiecie co? Zawsze mogę zrobić o tak. Poćwiczyć te dywizje. Poćwiczyć te dywizje. Wiem, że jesteśmy w trakcie wojny. Ale... dzięki temu dostaniemy szybciej nasze doświadczenie wojskowe, które potrzebujemy. A AI się trochę zakopało i nie chce nas zaatakować, więc... na razie nie zwracam na to uwagi. Tutaj widzę, że kolejna dywizja nam wyjdzie. Idź do nich, idź na ten front. Więc na razie niech ćwiczą, bo w głównej mierze co innego mogą robić. Lepsza kolej. I dalej też ciągniemy. Co tutaj? No, na razie czekamy. Mamy też bonus do tego experience, więc jest znakomicie. Co tutaj jeszcze może być? Special Forces. Pytanie jest, co to jest w takim razie? Co nam tam dało? Assimilate Arabistan. Okej. O nie, 50%. A, na, nie, nie będę. Wiecie co? 50% to jest kilka godzin gry. Nie będę tego czekał. 50%, naprawdę. Ja nie wiem skąd. Bo tak, compliance to takie, rozumiem, że to jest bonus, że takie, że ludzie myślą, że to jest takie, o, że jak tam bardziej, ale. Koniec końców, żeby go dostać na 100%, to jest strasznie długa droga i często jest coś takiego, że państwa, które tam wykorzystują ten compliance, to nie mają jeszcze boosty do tego, więc 50% to nie jest możliwe, żeby zrobić. Okej. Coś tutaj możemy porobić. Lepszy pociąg. Już tutaj coraz lepsze pociągi mamy, więc znakomicie, nie powiem. O nie, wykorzystałem doświadczenie. Oni nadal ćwiczą? Tak, nadal ćwiczą. Dobra. Tutaj jeszcze dużo jest tych dywizji. Tam powoli ulepszam kolej, dzięki czemu ewidentnie się poprawiła na, jeżeli chodzi o nasze nasze zaopatrzenie. Ale mamy problem z tym. A, bo Sowieci nie mają. Okej, to mogło wyjaśnić pewne sprawy ze stalą. Okej, wysyłamy kolejną dywizję. I co tutaj jeszcze możemy porobić? Oj. Przestańcie ćwiczyć. Atakują. A my atakujemy z powrotem. Może się uda to odbić. Bo naprawdę by się przydało. Okej, zmienimy sobie na blica. Tutaj są dużo gór, więc nie jest możliwe, żebyśmy byli w stanie ich jakoś załatwić, ale możemy trochę ich uszkodzić. Może to przynajmniej się uda. No trochę już ich załatwiliśmy, więc to jest w głównej mierze dla mnie
dobry wyznacznik. Oraz teraz mamy już te dywizje, więc zmieniamy was na Mountaineers. We need guns. Czy możemy sobie zmienić tą template, żeby ona była lepsza? Okay, dzięki. Okej. Okay. Więc teraz tutaj na samym początku pójdą karabiny, ale jako że już mamy Mountaineersów i w sumie trochę głupio zrobiłem, dlatego że powinienem badać kolejnych, to w takim razie was odłączę. Może nie, wszystkich was odłączę. Dobra, tutaj przejście trochę nie podoba mi się, że mamy takie małe przejście, ale mamy dwa porty, więc nie powinno być aż tak źle. Ok, ustawiamy już się. O, przenoszą dywizję. Czekajcie, możemy to przepchnąć? Właśnie, bo jest jedna dywizja. Ok. I co teraz? Możemy zrobić to, ale może wrócę do tego. No właśnie. O, przebiliśmy się. O, nie założyłem. Kiedy? Ok, bronimy się. I wyślijmy o tak, a tutaj wyślijmy tę dywizję. Ok, pięknie. Dobra, w takim razie czas na powolną anihilację dosłownie Iranu. O nie, tutaj powoli nas atakują. W głównej mierze nas to zbytnio nie obchodzi, dlatego że my po prostu teraz atakujemy inną stronę, więc jak tutaj nas tak atakują, to nas to zbytnio nie obchodzi. Dobra, weźmy sobie od tych i wyślijmy was od tutaj, dlatego że dosłownie potrzebujemy tych dywizji w tamtym miejscu. Dobra, dywizje górskie, to jest coś takiego, że choć to jest prosta gra, kiedy rozumiesz, że kiedy piszę dywizje górskie, to znaczy, że to są dywizje górskie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że po prostu zrobimy o takie cięcie i później przyjmiemy resztę kraju. Okej, okay, w takim razie super wojna. Podoba mi się to, że to spojrzałem się na czas i prawie cały odcinek to właśnie było zaatakowanie ich w taki sposób, żebyśmy ich tak przyjęli. Okej, okay, mamy Niemcy, to szczerze powiem, jakbyśmy teraz zaatakowali Turcję, bylibyśmy na dobrej pozycji. Jeszcze nie chodzi o to, żeby tutaj ich zaatakować, bo to może być jeszcze ryzykowne, ale żebyśmy już się zajęli jakoś tym przygotowaniem do wojny i przeciwko tym. Ponieważ teraz wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy aż tak bardzo gotowi, jakbyśmy chcieli być. Okej, Infantry Expert. Okej. Okay. Wygląda na to, że powinniśmy obecnie Rangers Mountains. No. Mountains. Powinniśmy obecnie tylko w głównej mierze skupić się na tym i tyle. Ale zobaczymy to w kolejnych odcinkach, bo ewidentnie trzeba będzie trochę tutaj przesłać dywizji na ten front. Tutaj musimy trzymać tylko te dwie dywizje. Nie. Mamy tylko dwie dywizje tutaj, ponieważ więcej to trochę nam zajmie. No ale ładnie to wygląda. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Wyzwanie Trachol. No to cześć.